Cześć! Cześć kochani, dzisiaj mamy wyjątkową sesję nocną, jak widzicie, w jeździe po Łodzi. Ciemno. Tak wypadło, niestety. No, zdarza się. Jest dosyć sporo, raz, że śnieg, dwa, że dosyć sporo nowości mamy. Wracamy właśnie tak naprawdę z Warszawy. Adam co prawda był Ja się byłem najeść. Tak, Adam był się najeść, ja byłem na premierze rzeczywiście produktowej. Byłem na premierze produktowej Huawei'a w P-Smart 2019. To jest taki smartfonik stosunkowo niedrogi, pełen materiał macie oczywiście dzisiaj już wrzucony ze zdjęciami z prezentacji, jakbyście tam byli. Nawet zdjęcia telefonu są. Tak się nudziłeś, że zdjęcie robiłeś? Tak, to znaczy zdjęcie robiłem na prezentacji, siedziałem akurat w pierwszym rzędzie, w związku z tym nikt mnie zasłaniał dzisiaj. Nie, sam miałem dla siebie cały pierwszy rząd. Też zawsze siadasz. Reszta kolegów siedziała jakoś z tyłu, ci co się spóźniali, co zazwyczaj siedzą w pierwszych rzędach, nie mieli odwagi tym razem. Tak, ja mam takiego kolegę, którego serdecznie pozdrawiam, Rechu, zawsze mu zasłaniam. Premiera odbyła się w kawiarni Costa Coffee, to jest znana wam zapewne jedna z największych sieci. A czemu tam? Dlatego, że Huawei zaczął współpracę z tąże właśnie siecią kawiarni. Będą dodawać telefon do kawy. Też o tym pomyślałem, ale nie? Jednak nie. W każdym razie na razie jeszcze nie. Na razie w czterech kawiarniach w Warszawie. Macie tam też jeden slajd z tymi kawiarniami, gdybyście ich szukali bardzo mocno. W czterech kawiarniach w Warszawie będzie stoliczek produktowy, gdzie będzie można zapoznać się z tabletem, co najmniej smartfonem. I jeszcze chyba ładowarką też jest tam, słuchajcie, odpowiedni slajd. Wybaczcie, akurat nie zwróciłem uwagi na to. Będzie się można podładować. Będzie się można podładować, będzie można pooglądać. Podobno bardzo są przeszkoleni na okoliczność, w związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie produktowe, to będzie mógł zapytać. Ale ja do tego P-Smarta wracam, 2019. No właśnie. Smartfonik jest rzeczywiście bardzo fajny, jest oparty o Kirina 710. Są dwie wersje pamięci flash i u nas będzie ta większa, ona będzie 64 giga. Na rynku globalnym jest jeszcze 32, ale u nas akurat nie. Będzie u nas wersja dual simowa, z tym, że no niestety to jest hybryda, to znaczy albo dwie karty sim, albo karta sim i karta pamięci, inaczej nie da rady. Jest fajnie, bo jest na przykład NFC. Ekranik jest ponad 6-calowy, on ma 6,21 Full HD+. Jest stosunkowo atrakcyjna cena, bo smartfon kosztuje 1000 zł, przy czym jeżeli się go kupi w przedsprzedaży, bo będzie od 15, czyli od jutra, jeżeli dobrze liczę, tak? Jutro jest 15. Tak, jutro. Od 15 grudnia, słuchajcie, do 2 stycznia dokładają w tej samej cenie do niego, znaczy w cenie smartfona dokładają gratisowo głośniczek Bluetooth. A, myślałem, że kawę. Nie, kawę nie. Kawy się zawsze oczywiście można napić. Dzisiaj piłem bardzo smaczną w Costa Coffee, ale tutaj akurat nie. Smartfon jest przesympatyczny, ma kamerki całkiem fajne, bo z tyłu jest 13 megapikseli, z przodu 8. Poza tym, że jest 13, jest jeszcze dodatkowo 2-megapikselowa, ona jest tylko do rozmywania tła. Tam jest wielostopniowe to rozmywanie, co prawda, ale to jest tylko rozmywanie tła. Ale tych dwójek zostało w tych Chinach, tak. Bo do wszystkich chińskich telefonów teraz ten dodatkowa para 2-megowy. Ale w Korei też, bo przecież Samsung też. No tak, no. Wszyscy dodają. Samsung piątki chyba dawał, no ale nieważne. No. W każdym razie smartfon byłby bardzo fajny w tej cenie. Gdyby? Z tym, że jest fajny, no technicznie nie jest fajny, natomiast jest jedna kwestia, o której zresztą piszę również w materiale, mianowicie jeżeli się na niego byście zdecydowali, kupujcie od razu pokrowiec i kupujcie od razu jakieś szkło na wyświetlacz. Wyświetlacz co prawda jest chroniony z tego co wiem, nie wiem czy tam jest jakaś folia, bo nie zwróciłem niestety uwagi, natomiast palce zostają po prostu strasznie, ich się nie daje szybko wytrzeć. Natomiast z tyłu z kolei dali, jest plastik, on wygląda na dosyć delikatny, może się po prostu dosyć szybko rysować. Dwa kolory będą, jeden czarny, drugi będzie niebieski, z tym, że też o tym piszę, jeżeli macie ochotę, przeczytajcie. Jest gradientowy i o tym wspominał szef na Europę tutaj północną i środkową, że poszli jakby w tym średnim, na tej średniej półce poszli w stronę premium z tym gradientem. Z tym, że on dziwnie wygląda na renderach i na zdjęciach, bo on wygląda na błękitny. On nie jest błękitny. To jest ciemny granat przechodzący w fiolet.
nie dałem rady niestety na zdjęciach tego pokazać, ale rendery też pokazują błękit. Nie ma tam błękitu. Co prawda jest to zależne oczywiście od tego, jak światło pada. Pewnie poświecimy, ale... to będzie. Nie? Może. Kwestia, wiesz, może, matryca widzi inaczej, ale premium, ale plastik to tak mi się nie klei. Ja to, Nie jest premium. No, jemu chodziło po prostu o to, że rozumiem, z grabientem poszli. Czyli schodzą klasę niżej z premium. Nadal średnia półka. No tutaj schodzi się z czego można. No, żeby cena była, tak? No lepiej mieć chyba więcej pamięci niż też mi się tak szkiełko zdaje. Z tym, które też, i tak też zbijemy, mi się tak zdaje, że i pamięć jest fajna, i procesor jest fajny. Niefajne jest właśnie hybrydowy slot na karty. NFC to... jest jeszcze fajny, tak, o którym też mówiłem. Wi-Fi jest 5 GHz, które też jest. Te hybrydy już wszędzie kładą, więc już wiesz, pora się chyba z tym oswoić, bo to znaczy... mnie też to strasznie irytuje. No, ale nadal pojawiają się jednak taka smartfony, moda, gdzie jednak się czasem kupcze... można, nie? Dokładnie. Gdzieś jednak wrzuca normalnie 3 sloty. No tak, ale to wiesz. Na czasem jest tak, że dadzą ci 3 osobne sloty, a co innego strzanie. No tak, to prawda. Nie są to wszystkie Huawei, które w tym tygodniu wyskoczyły, dlatego że w Chinach wyskoczył Enjoy 9, o którym wspominaliśmy, że ma się pojawić. Mm-hmm. To jest takie urządzenie z wyświetlaczem IP 6,4 cala z Full HD+, też ze Snapdragonem 710, podobne jest troszeczkę. Enjoy ma Full HD czy HD? Nie, przepraszam. HD chyba ma. Nie, HD ma. Nie, 6,26 HD+. Wiecie co, tych modeli natłukli tyle, że naprawdę ciężko się nie pomylić. Jest trzeba patrzeć na ściągę po prostu. Snapdragon 450, dwie wersje pamięci, 3,32 i 4,64. Tak, że Snapdragona rzeczywiście. No i duża bateria. 4000 mAh, no. To jest fajna rzecz. Dwa aparaty z tyłu, 13 plus 2 i z przodu 8, czyli to też jest podobnie do... No bo to jest pewnie, chyba troszeczkę oczko niżej, bo przecież no 350, nie? Snapdragon to... jest rzeczywiście dosyć wyjątkowy, bo Huawei jednak stara się pakować do swoich smartfonów własne procesory. Może jakiś tam kontrakt. Natomiast mieli, tutaj rzeczywiście ten Snapdragon jest godny uwagi, bo to się rzadko w modelach Huawei zdarza. Enjoy 9 u nas nie będzie, przynajmniej będzie pod tą nazwą. Trafi się pod inną nazwą do zakupu, także trzeba trzymać rękę na pulsie i będzie jakaś czekać. Ten. Jeżeli się zdarzy tak, że namierzymy, że to jest, pod jaką nazwą się pojawia w Europie, powiem. Teraz tak na gorąco, zajrzyjcie w katalogu do poprzednich Enjoyów, bo tam Jacek prawdopodobnie wpisował nazwę alternatywną, tak, jeżeli i sobie skojarzycie, będzie po prostu kolejny numerek, bo była jakaś nazwa na Europę, tylko ja teraz sobie jej nie przypomnę, wybaczcie. Pojawił się również w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym i tutaj mamy problemy z nazwą, dlatego że nie do końca jestem pewien. Ten smartfon może mieć dwie nazwy, też w zależności od tego, czy w Chinach, w Indiach, czy w Europie. Huawei 8 Play albo 8A. Poprzednia generacja również miała podobne dwie nazwy, czyli 7 była i 7 Play i było 7A. I to był również ten sam smartfon, jeżeli się nie mylę. W związku znowu z tym bardzo możliwe, że tutaj będą obie nazwy. Nie mieliśmy niestety przez dosyć długi czas zdjęć, dlatego że on się co prawda pojawił w urzędzie, ale przyszły zdjęcia. Zdjęcia Adam wrzucił do newsa, natomiast ja jeszcze nie zdążyłem do katalogu dorzucić, bo tak, bo to na kartę mam gotową, rano, natomiast jak znajdę zdjęcia, dorzucę i będzie również karta dla Was dostępna. W chińskim urzędzie, także w każdym razie możecie sobie zobaczyć, chociaż powiem szczerze, nie bardzo jest co oglądać. To jest rzeczywiście smartfonik, który wyląduje na jednej z najniższej półek rzeczywiście, bo to jest 7,1 cala w HD+, procesor 2,3 MHz, to jest dosyć dziwne, bo jak na taką konstrukcję to jest dosyć... Ale ten, ośmiejeczny, nie? Ośmiordzeniowy. No, to ciekawe, nie? 32 albo 64 giga flashu, trójka w RAMu, 2300 bateryjka, bardzo niska, bardzo niewielka, powiem szczerze. No to nie wygląda to na szczególnie wysilony sprzęt. I to, co rzeczywiście wyjątkowe w dzisiejszych czasach, to tylko dwa aparaty, jeden z tyłu, drugi z przodu, 13 z tyłu, 8 megapikseli z przodu. Także będzie budżet, zobaczymy, czy trafi. Prawdopodobnie trafi do nas, dlatego że... No zobaczymy. No to jest pytanie, jak się będzie nazywał, no bo to... okaże się za czas jakiś. I coś, na co wszyscy podobno czekają, bo wszyscy są ciekawi tych smartfonów z dziurką w ekranie, czyli Huawei Nova 4, która się właściwie, słuchajcie, pojawiła. Ona się pojawiła i przecieki w sklepach, i zdjęcia macie porządne w tej chwili już na karcie.
Także specyfikację możecie sobie sprawdzić. Mi się podoba to, że jest AMOLED na przykład. Tak? Tam jest o przekątnej 6,4 cala. Ma taką dosyć fajną tą specyfikację, jak patrzę. Full HD+. No i oczywiście to oczko w ekranie, czyli przednia kamera wbudowana w wyświetlacz. Ale wiesz, że będą dwie wersje? Tak, będą dwie wersje. Właśnie. Jedna będzie z... Ze słabszym aparatem. Z tyłu będą trzy aparaty fotograficzne. Tak czy siak. Globalnie rzecz biorąc. Natomiast tak, one nazywają się identycznie. Słuchajcie, nawet symbole mają u Chińczyków te same w urzędzie telekomunikacyjnym. Właśnie ciekawe, co oni z tym zrobią. Nie? I teraz tak, jedna duża ma 48 megapikseli i tam będzie najprawdopodobniej matryca Sony. Druga w tym samym układzie to jest 16 megapikseli i najmniejsza, wybaczcie, ale muszę zerknąć, żeby was nie oszukać, po prostu to są 2 megapiksele. Czyli... Tak, czyli jest 48, 16 i 2 z tyłu, 3 aparaty. Mhm. Z przodu jest 25 megapikseli matryca. Natomiast ten drugi będzie miał z kolei z tyłu, o kurczę, nie pamiętam ile. 20 chyba. 20 megapikseli. 20 megapikseli zamiast 48. W związku z tym... Nie wiemy na razie, co będzie, na które rynki to pójdzie, bo może być... Może być tak, że to będzie zależnie od rynku. Będzie możliwe, że producent jednak zróżnicuje to nazwą sprzedażową, czyli one w sklepach się może będą nazywały inaczej. Oznaczenia mają te same. Czyli de facto więc właśnie jest to jest sam układ. Tu jest problem, nie? Że w zasadzie różnią się tylko jednym oczkiem w aparacie. Dokładnie. No jeszcze słuchajcie, nie wiemy, jeszcze trzeba poczekać. Będzie tam Kirin 970, wersje pamięci bardzo fajne, bo 64 albo 128 flesza, 6 albo 8 giga RAM, także też trudno trafić źle. I bateryjka niemalże 4000 mAh, Tena podaje 3750, jeżeli się nie mylę, w związku z tym to też powinno to w miarę dobrze działać stosunkowo długo. No dobra, to zostawmy już tego Huawei, czy jeszcze coś jest od nich? Honor 8 Play albo 8, mówiliśmy o tym, nie? No, chyba nie mówiliśmy jeszcze o Honorku. Honor 8 Play... Nie, mówiliśmy. Dobra. Ja mówiłem o siódemkach. No dobra, to zostańmy może w temacie dziur. Zostańmy w temacie dziur, czyli będziemy mówili o Galaxy w A8s. Tak. To jest w ogóle śmieszne, bo oni się ścigają strasznie na premierę. Pokazali, ale nie pokazali. Ani jeden, ani drugi telefon jeszcze nie miał oficjalnej premiery, ale w zasadzie już miał, bo pokazali. I tego samego dnia. Samsung pokazał, Huawei pokazał. Jest to nowość, technologiczna, taka dziura w ekranie, ja rozumiem, ale słuchajcie, no prawdziwym przełomem są jednak dwa ekrany, tak? O Nexie tutaj mówię, tym dual display, ale to może za moment. Skończmy o tym Samsungu. Ja już miałem Samsunga z dziurą w ekranie, jak na Note'a nadepnąłem, więc żadna innowacja. Ale wtedy miałeś z pajęczynką dodatkowo jeszcze pewnie. Więc to było bardziej nawet niż teraz, to będzie sama dziura. Słuchaj, ty pamiętasz ten Galaxy, jaki ma wyświetlacz, bo ja sobie napisałem, że IPS, ale powiem szczerze, że trochę zwątpiłem w tej chwili, sprawdzając. Wiesz co, no to jest Infinity, więc może być to Infinity. Albo... Może być to AMOLED, super AMOLED, ale... Wydaje mi się, że jest IPS-owy i to jest dosyć dziwne. Właśnie ciężko wyczuć, bo wiadomo, że się nazywa Infinity IO. Ale to jest tyle, bo chyba nie podali, bo myślę, że jakby podali, to mi to zapisywał. Przekątną chyba nawet im podali tak tylko mniej więcej. Znaczy 6,4 tak, ale to Snapdragon 710. Nie przywiązujcie się jeszcze do tych danych. Nie, tak przywiązujcie się, ja mam pewne. Co Chińczycy mają? Nie, nie pamiętam, czy ja mam od Chińczyków. Nie, w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym są pełne dane. Systemy wziął. No to nie. To słuchajcie, to na karcie, jak macie podlinkowaną kartę telefonu, karta i to są pewne dane, które są, to są dane pewne. Sprawdziłem Wi-Fi, sprawdziłem Bluetooth osobno, także spokojnie. Snapdragon 710, to znaczy z procesorem może być różnie, dlatego że wiecie, że Samsung produkuje różne wersje albo ze Snapdragonem, może być albo. Albo z Exynosami, w związku z tym mogą być dwie wersje rzeczywiście na różne rynki. Do Chińczyków idzie Snapdragon 710, do nas może przyjść Exynos, także trzeba to sprawdzić. Pamięć 128 flesza, bo taką wersję tylko miałem, możliwe, że będą inne wersje, 6 albo 8 RAM-u, 3400 bateryjka. No i aparaty. 24 plus 10 plus 5 z tyłu i 24 z przodu, także całkiem nieźle. Dwukrotny zoom bezstratny. Tak, ten przedni oczywiście w dziurce. Dwukrotny zoom bezstratny z tyłu, także... No i
zadebiutuje mniej więcej w tym samym czasie co Nova 4. Pytanie, kto będzie cenę 5? Jakąś nową przewidywaną miałeś może? Nie, ceny nie widziałem. Dobra, w każdym razie będzie Samsung. Słuchajcie, będzie premiera taka prawdziwa, to wam o tym powiem. Mało kogo interesuje, ale wspomnijmy na zasadzie dokumentalnej. Vivo Y93S od poprzedniego 93 różni go Helio P22. Ekranik ma 6,9 cala HD+, ale będzie miał pamięć większą od wersji podstawowej, 128 giga flesza. Właściwie na tym zakończę, bo u nas Vivo raczej... Jest podlinkowane, jak kogoś interesuje, sobie zobaczycie, ale jak już przy Vivo jesteśmy, no to do tego Nexa. Może wrócimy na chwilę. Dobra, możemy do Nexa. Chciałem co prawda o McLarenie jeszcze wspomnieć, bo Nex wymaga więcej uwagi, ale... Już żeśmy o Nexie gadali, no jest oficjalnie. Vivo Nex Dual Display, słuchajcie, zamiast się nazywać Nex 2, wybrali z tym, że Dual Display to jest nazwa przetłumaczona z krzaczku. Nie, ona nie jest tłumaczona. Bo przetłumaczyć można by było oczywiście na Dual Display albo Dual Screen. Natomiast Dual Display to jest nazwa wzięta z oficjalnej strony chińskiej, która nazwę tłumaczy w ten sposób w linku. W związku z tym przetłumaczyć. Inaczej się nie da. Jest Super AMOLED 6,4 cala Full HD z przodu plus, a z tyłu jest też Super AMOLED, troszeczkę mniejszy, bo 5,5 cala Full HD z kolei, no i czyli tak, nie szeroki, w klasycznym formacie, 4:3. 16:9. No, no tak. 16:9. 16 na dzień. No dobra, nieważne. Dobra, nieważne, w klasycznym formacie jak Dragon 845, 128 giga flesza, 10 giga RAM-u, 3,5, troszeczkę mała bateria, 3,5 tysiąca mAh. No wiesz, tam te ekrany, no. I trochę rozczarowujące mnie osobiście aparaty, bo 12 megapikseli plus 2 megapiksele, ale najwyraźniej Chińczycy stwierdzili, że na początek tyle wystarczy. Jeszcze dołoży Intel 6. A no trzeci, ale to on jest wyłącznie do rozpoznawania twarzy, słuchajcie. No nie tylko, bo on tam z tą sztuczną inteligencją będzie upiększał. Pamiętacie tydzień temu, jak nas oglądaliście, zastanawialiśmy się, to jest takie kółko na tyle. Ono zachodzi trochę na ten dodatkowy ekran. Myśmy się zastanawiali, jak to jest zrobione. Tam jest wyświetlacz, ale to jakby to kółeczko to jest takie dodatkowe szkiełko na tym drugim wyświetlaczu. Ja tak mówiłem, ono jest jakby nałożone na wyświetlacz. Ala soczewka, no po prostu pogrubione szkiełko. Ciut wystaje poza powierzchnię. Fajny bajer po prostu. Znaczy, mnie to się tak średnio podoba, fajnie wygląda. Jak sobie popatrzycie w newsie, są zdjęcia interfejsu. Oni fajnie ograli interfejs, bo wokół tego kółeczka się palcem poruszamy, macie tam taką na przykład skalę upiększania. I po prostu pociągając palcem po obwodzie tego kółka regulujecie sobie na przykład natężenie upiększenia. To jest, kochani moi, rzeczywiście postęp technologiczny. Nie dziurka w ekranie, tylko dwa wyświetlacze. Po co robić kosztowną jakby zrobieniu i we wszystkim innym dziurkę w ekranie, skoro można dać dwa wyświetlacze, które i tak się ma. Jeden, ale lepszy aparat. No tutaj akurat z tym aparatem trochę popłynęli. Załóżmy, tak? Oszczędzamy, wywalamy w ogóle przedni aparat, bo jest niepotrzebny, będziemy po prostu odwracać. Ja tutaj się nie dziwię, że on zdaje się ma być dosyć tani. Niekoniecznie taki tani. Na złotówki, nie pamiętam w tej chwili. A zerknij do moich notatek. Sprawdzam szybko. Vivo jest. 930 zł? Co to jest 900? Nie, to jest... Mamy. Nie, tam, jest. 2739. To tani, jak na jeżeli się go porówna z flagowcami, które u nas są, no to 2740 zł to jest jak barsz. Wiesz, ja ci znajdę tańszy flagowiec jeszcze. Nie, no ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej masz tutaj rzeczywiście... A propos po co, słuchajcie, to pomyślałem... Słuchaj, jakiego ja miałem nosa, że ja stwierdziłem, że będę mówił po co fon, a nie poko fon. Wyobraźcie sobie, jaki ja bym miał teraz problem. Za każdym razem, jak mówił poko, tak jakbym partyjnie zasuwał po prostu w miejscu, gdzie mówimy o technologiach. Lepiej chyba, jak mówię po co fon. Nie poko, tylko po co. W związku z tym wiadomo od razu, że chodzi o telefon. Po co przepłacać? A nie o różne inne slogan, warianty. Slogan wam zrobiłem, po co teraz mi zapłacić, bo wam wymyśliłem fajny slogan. Już. Coś nie ustawiłeś auto. Przepraszamy, że wam się rozjeżdża. W ogóle ciemno jest. Noc pada, w taki deszcz i w ogóle wybaczcie. Wilki kochani. Jakieś. Dokładnie. Zacząłeś mówić o McLarenie. McLarena wiecie, co to jest McLaren?
OnePlus 6T, tak? A, bo obiecali, firma, że... co robi samochody. A, no, i się ściga formuły. Nie, nie, no spokojnie. Dobra, ale nie każdy musi to wiedzieć. Tak? Nie, no, jak jesteście w moim wieku, to wiecie, bo na starych komputerach jeszcze przed erą PC-tową jeździło się w takiej jeżdżałce, gdzie się ścigało McLarenami. Także to, ale to ci starsi wiedzą, bo się mogą nie pamiętać. Myślę, że tacy, jeżeli nie oglądają formuły. Ludzie w tym wieku nas jeszcze oglądają? Ja podejrzewam, że to właśnie tacy ludzie w takim wieku nas... Słuchajcie, jeżeli macie mniej lat niż Dąb Bartek, czyli mniej niż my, to powiedzcie, właśnie, że jesteście młodymi ludźmi, którzy nas oglądają. Napiszcie w komentarzach, w jakim jesteście wieku. Nie pytamy jest... dokładnie, chodzi o to, nie, czy... Nie, mniej więcej. Czy jesteście w naszym wieku? Po 30, po 40. Czy jesteście starsi, a może właśnie 17. No. To jest bardzo interesująca dla nas sprawa. No ale wróćmy do tego... Wróćmy do McLarena, który od 6T podstawowego różni się przede wszystkim włóknem węglowym na pleckach. Wyglądem, no tam pudełko jest inne, kabel jest inny. Tak, ma pomarańczowe takie motywy na tyle obudowy. Ale ma coś fajnego. Oni tłumaczyli, że to włókno węglowe to jest właśnie ze względu na to, że McLaren z włóknem węglowem wszedł do jako pierwszy wprowadził i ten pomarańczowy to też jest ta pomarańcz McLarena, ma nawet jakąś tam nazwę, oręcz, coś tam. Nieważne. Nie pamiętam. Pamięć jest fajna, znaczy wersje pamięci są fajne, bo on wychodzi tylko w jednej wersji pamięci z 256 flesza i 10 giga RAM. 10 giga RAM. Potęga. Więcej niż mój laptop. Mają rzeczywiście, pomimo tego, że oni działają jednak pod skrzydłami dosyć dużego chińskiego konsorcjum, to mają, powiem szczerze, dosyć dużą moją sympatię, bo to jest stosunkowo nadal niewielki zespół i robią fajne rzeczy. Także... Używałem OnePlusów dosyć długo, faktycznie to są po prostu fajnie zrobione te telefony, no i... Tak, no i jeszcze ma, bo jeszcze jedną rzecz ma fajną ten McLaren, ma Warp Charge, czyli nowy system ładowania szybkiego. Nową nazwę, zdaje się. Nie, to jest w ogóle nowy system. To nie jest ten dawny Dash, tylko to coś zmienili. Okay. No ładuje się ponoć szybciej. Przy czym już widziałem porównanie z tym tam super hiper wocem od Oppo i no jeszcze trochę brakuje im do Oppo. Znaczy, mówię, na mnie robi wrażenie, słuchajcie, ja mam przez cały czas Mate 10, mam nadzieję, że na dniach już wyląduje, znaczy 20 Pro, mam nadzieję, że na dniach recenzja już wyląduje w końcu. Natomiast ja przez cały czas rzeczywiście robi na mnie wrażenie, jak podłączam ładowarki, tam się cyferki obracają, jak się zaczyna ładować. Bo oni zrobili tak, że są no dwie cyferki, na przykład 14% zostaje, mam 14% przecinek i 0,23 na przykład. To w momencie podpięcia ładowarki to zaczyna po prostu chodzić, fajnie wygląda i rzeczywiście się błyskawicznie. Ale nadal się nie ładuje w pół godziny do pełna jak Oppo. No to jeszcze nie jest. To pytanie, jak będzie... Jakbym miał w domu i zobaczył w pół godziny, wiesz, że coś mi się do pełna ładuje, powiem ci tak, może bym uwierzył. Ja widziałem, poza tym osoba, której ufam, akurat bardzo ją pozdrawiamy, ktoś mi o tym opowiadała, że rzeczywiście tak jest. Mam nadzieję, że będę mógł wypróbować, ale ja to bym chciał wypróbować takiego Oppo. Jak dostaniesz i ci w pół godziny naładuje po do pół pełna, roku albo po roku użytkowania i wtedy zobaczyć, co ta bateria jest warta. Co tak, z zupełnie rozładowanej w pół godziny ci samą baterię tak, lody? Tak, pół godziny, to tam 35 minut, pół godziny to było 99%. Że bateria jest zarżnięta po 3 miesiącach. Właśnie cholera nie, bo to ładować w pół godziny. Myślę, żeby sobie takiego strzała w stopę nie myślę, że nie mieli aż tak fajnego czasu na testy i stwierdzili, że po 3 miesiącach to już kolejny model wyrzucał. Nie, no to... Dlatego mówię, ja bym chciał go zobaczyć po roku. Zobaczymy. Od wejścia i wtedy... Nie, daj Boże, żeby... I wtedy ja się będę tym zachwycał. Bateria, żeby wytrzymywała pewno, że... Dobra, ale no na razie to po prostu traktujmy jako ciekawostkę. W każdym razie McLaren ładuje się szybko i kosztuje 699 euro, bo wróćmy do... Tak, że ktoś po 3000, tak? Wiesz co, na mojej karce masz przeliczone, zdaje się, bo ja jestem taki mafety, że przeliczam. No, napisałeś 3000, jak w buzie dał. No właśnie, trochę jak w buzie dał, bo... I jedna jeszcze rzecz, słuchajcie, ostatnia. Coś jeszcze chciałeś w tej cenie? Nie, mów. Ostatnia rzecz, w Europie będzie dostępna Nubia Red Magic Mars. Nie wiemy jeszcze w jakiej cenie, nie wiemy co. Adam tam zamieścił link, także bardzo możliwe, że jak tam klikniecie, to dowiecie się przed nami jeszcze w jakiej cenie ta Nubia w Europie będzie sprzedawana. Jest strona europejska otwarta. Znaczy się, no na razie jak ja pisałem newsa, to jeszcze słuchajcie, nie było. Wiem. Można było się natomiast, że tak powiem, zapisać na powiadomienie.
podając maila, także no to ciekaw tyle. Jestem, czy nadal się można napisać. Coś mam na czole, jakiś cień dziwny. A, wiem, od tego. No, tutaj coś się odbija. Drucik się odbija, Adama, u mnie na tym na czole. Żegnamy Was, słuchajcie, ciemno, zimno, czas do domu, ciepłą pierzynę albo po ciepłe napoje, herbatę, kawę, te rzeczy, takie rozgrzewające. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, mamy nadzieję, że do przyszłego tygodnia, może jeszcze przed świętami nam się uda. Nie, no na pewno się musimy. No, no skoro on mówi, że się spotkamy. Nie, najwyżej sam przyjadę i Wam pogadam. No, najwyżej sam przyjedzie i Wam pogadam. Trzymajcie się. Cześć, trzymajcie się. Cześć. Hej.